Wiem, że mało osób wie z ostatnich wiadomości, że oprócz tego, że zdobył nagrodę festiwalu w Łodzi, zdobył nagrodę Grand Prix, główną nagrodę na festiwalu w Chinach, w Kantonie. To jest ogromny sukces, ponieważ film zupełnie z innej strefy obyczajowo-kulturowej, jakimi są Chiny, osiąga tamtego wzoru. To jest dla mnie duże wyróżnienie i też dla Jacka Bowuta, dlatego że uważam, że należy mu się to uznanie, którego gdzieś tam wszystkim tego brakuje. Ja ciągle tak nie dosyć, jeszcze na wstępie powiem to, jeśli chodzi o odbyt tego filmu, z tego względu, że gdzieś tam jest on jednak niedoceniony. Tak w sumie cała moja kariera niejako. Ale wróćmy, może dojdziemy do tego jeszcze później. Co mnie motywuje? Do pokonywania przeciwności przeważnie motywują przeciwności. Bo to jest tak, że jeśli na przykład to jest powiedzenie, ta historia z buddyzmu, że jeśli się krowę otoczy ogrodzeniem, to ona próbuje to ogrodzenie pokonać po to, żeby przejść dalej. Jeśli ją postawi na środku ogromnego pola, to nie pójdzie, bo po co? No iść, jak może. To zawsze człowiek pokonuje coś, doświadczenie czegoś i walce o młodych ludzi, doświadczenie czegoś nowego. Każde pokolenie chce znaczyć swoją obecność. Jakby było sam pisane, że każde pokolenie, coś nie pamiętam, przeminie, a nasze nie. I to właśnie jest tak, że każdy chce zaznaczyć coś swojego. Fajnie jest podzielić się. Ja po prostu wiedziałem, ja jestem zaproszony do tego typu spotkania. Ja mówię swoje, nie w sensie jakiegokolwiek jakiegoś pouczania ludzi, po prostu mówię swoje doświadczenia. Kto weźmie, to weźmie. To nie, to nie. Bo to często jest tak, że wapnie gdzieś przyszedł i nas uczy, co mamy robić. Nikt was nie uczy i nikt was nie nauczy, bo to czasami za po lata, że człowiek po śladach czyjś i tak każdy musi popełnić własne błędy. Bo to jest normalne. Człowiek doświadcza i wie wtedy, kiedy odczuję na własnej skórze. Nie jest to, że ja powiem, jak dziecku się mówi, że nie bój się, nie dotykaj, bo się oparzysz. I tak każdy z was się oparzył, prawda? Bo kto się nie oparzył? A to wiecie, co to jest oparzenie, bo tak by nie było wiadomo, co to jest. Może wybiegłem troszkę właśnie, może na prawo, poproszę o naprowadzenie mnie na właściwie to. Co pana motywuje w codziennym życiu? Przede wszystkim motywuje mnie pasja. Ja zawsze byłem człowiekiem, byłem w pewnym sensie, może być ideowcem. Ideowcem to znaczy w tym sensie, że żyłem dla jakiejś idei. Czyli coś po prostu ze swojego, co mogłem kultywować i rozwijać się w tym kierunku. Jako anegdotę i taki, żeby powiedzieć dalej, jakby to zobrazować, co mnie motywuje. Byłem niedawno na pokazie filmu w Bydgoszczy i tam z Jackiem Bowutem, reżyserem tego filmu. I był tam inny reżyser i słuchajcie, po zakończeniu filmu sporo ludzi w sali. Ja ten reżyser wstaje. Nie wiem, czy jakiś adwersarz Bowuta, a mówi: panowie, obejrzałem ten film i nie wiem, o czym jest ten film. Ja mówię, wie pan co? Jacek Bowut pierwszy odpowiedział:
Proszę Pana, to jest tak, że jedni się na szczyty wspinają, a inni tylko do góry patrzą. A ja powiedziałem mu tak, że wie Pan co, dziwię się Panu, że Pan nie wie, o czym jest ten film po półtorej godziny oglądania. I ten film to jest film o pasji, o głodzie, o determinacji, o konsekwencji, o... To jest film o miłości. Proszę Pana, to jest melodramat. Po prawdzie, to jest to film o miłości, to film o pasji, o głodzie i o chęci, oddaniu, ale też o konsekwencji i o konsekwencjach, bo każdy wybór ma, każda akcja spotyka się z reakcją i normalne jest to, że jak coś robimy, to jakie konsekwencje tego są, dobre czy złe, przeważnie jest to różnie. Także mnie motywowała głównie pasja i głód do robienia czegoś, co było największym moim życiowym pragnieniem. Tak jak powiedziałem na początku, że byłem człowiekiem młodym, który ogarnęła go pasja i jak ja wyjeżdżałem do Stanów, to w owym czasie był kickboxing, a forma walki było nie wydarzył inny system, o tym wy wiecie tylko z opowiadań. Ta forma walki była zakazana. Czy my dostawaliśmy jednorazowe zgody na wyjazd za granicę, ale to było, co walczyliśmy o prawo do uprawiania tego sportu. Czy może Pan nam opowiedzieć, jak się czuł Pan po walce z Rufusem, gdy stał się Pan, pokonał Pan idola tłumów, a sam stał się idolem? Tam wszyscy śpiewali Panu 100 lat, a Pan był tak młodym człowiekiem. Co Pan tak naprawdę czuł? Co w sercu Pan czuł? Chciałem wiedzieć, co najbardziej ulgę, dlatego że to była walka, która była, ja byłem pod ogromną presją, walczyłem z zawodnikiem, który był niepokonany, tak jak ja. Zawodnikiem, który był dużo większe doświadczenie, może jest młodszy ode mnie, ale miał większy staż jakby na rynkach zawodowych i miał dłużej trenował i był wielką gwiazdą już wtedy. Czułem ulgę, bo to była taka przełomowy moment mojej zawodowej karierze na pewno, bo pokonałem zawodnika wybitnego, młodego pokolenia i to był taki milowy krok dla mnie, krok do walki o tym mistrzostwo świata na pewno też, ale po prostu jakby uznanie i swoją renomę i ludzie później przyszła ta walka kluczowa mistrzostwa świata z Wilsonem, ale wydaje mi się, że bardziej ludzie już wierzyli w to, że wygrałem z Wilsonem niż z Rufusem, szczególnie po tej walce, po prostu jak przełamałem te lody, ja powiedziałbym tak, że jakby walka z Rufusem, pokonanie jego było jakby królem elektem, a po mistrzostwie świata z Rufusem został koronowany.